Cezary Graf, dzień dobry. Sytuacja stała się naprawdę poważna dla użytkowników krypto. Co prawda w Cezary Graf Office od pół roku bezpośrednio na wszystkich kanałach, od półtora roku na konsultacjach mówiliśmy, że trzeba wynieść się ze świata kryptowalut. Trzeba było kupić, kiedy było tanio. To tylko mowa o ostatnim cyklu, bo we wcześniejszych dwóch. Także, także były rozmowy na temat kryptowalut w ramach konsultacji prywatnych, majątkowych. Natomiast mowa tylko o ostatnim cyklu. Z grubsza w 2018-2019 do 2020 było tanio. Pod koniec 2020 się zrobiło drogo, powyżej 35 tysięcy dolarów. Trzeba było zrealizować zyski, ukłonić się i wyjść. O tym było często mówione także szeroko na różnych kanałach typu Twitter, typu YouTube, Cezary. Graf. Natomiast niektórzy postanowili zacząć dłużej. Ja w ogóle się zastanawiam, jak musi się czuć człowiek, który przegapił wszystkie hossy, które działały, w sensie można było wyjąć pieniądze. Przyłączył się na skutek influencerów kryptowalutowych, bądź z własnego pomysłu, bądź działając wspólnie w porozumieniu, czyli, czyli trochę sam, trochę przekonany. Gdzieś tam na szczytach po 50, 60, 70 niespełna tysięcy dolarów za bitcoina, po 3 dolary za adę i tak dalej, i tak dalej. No i obecnie no, nie dość, że ma spadki 89%, 80, 90%, to są ogromne szanse, że w ogóle nie wyjmie nic z tego. Otóż największe giełdy wczoraj w nocy zawiesiły wymienialność USDC, czyli tego teoretycznie bezpiecznego stablecoina, na inne stablecoiny. USDC w tym momencie kosztuje 93 centy niespełna, w nocy kosztował 89, pomimo zawieszenia wymienialności. On gdzieniegdzie dalej jest handlowany, natomiast to jest cena wirtualna. Nikt nie wie w tym momencie ile jest wart USDC, dolarów takich do wypłacenia realnie możliwych, bo to w poniedziałek się zaczniemy przekonywać dopiero, czy jakiekolwiek wypłaty z systemu są możliwe. Ile jest wart dolarów... Bitcoin, bo to, że to się wyświetla w tym momencie 20 240, czego? Czy w poniedziałek przyjdą dolary za to we wtorek? Powiedzmy, w poniedziałek zlecone, we wtorek taki inwestor oczekiwałby szczególnie większej kwoty. Miejcie też świadomość, że co innego dotychczas, bo w poniedziałek przyniesie inne realia kompletnie. Natomiast dotychczas, przez ostatnie miesiące, to było widać, że jeśli chodzi o większe wypłaty. W USD czy w euro, to one nie były takie proste. Pojawiały się pytania, pojawiało się cudowanie, pojawiały się tego typu trudności. Jak będzie po poniedziałku, nikt nie wie. Natomiast ja mam przeczucie, że niestety ta resztka dolarów wyparuje. Prawdziwych dolarów będą tylko dostępne Bitcoiny, Dracula Coiny, Rahim Coiny, XRP, kto co lubi. Natomiast dolary przez jakiś czas nie będą wychodziły i euro, i system stanie się o tym, o czym mówiłem, ciągle otwarcie, wsobny. Czyli będzie można wymienić sobie bitcoina na Dracula Coina, potem Dracula Coina na USDC po jakimś kursie, potem znowuż USDC na bitcoina, natomiast nigdzie na zewnątrz, nigdzie na zewnątrz. I tak jakby rozkłada wszystko musicie państwo zrozumieć, oczywiście jest masa dzieciaków, które dalej do nich nie trafia ja się ciągle zastanawiam jak w tym kraju ma być dobrze, jak, ma być, jak mają być prawidłowo ocenieni politycy jak ma nie być socjalizmu innych głupot, w momencie kiedy młodzi wykształceni ludzie dwudziestoparoletni, niekiedy po studiach, nie są w stanie roz zrozumieć, że w momencie kiedy się odetnie kryptowaluty od walut tradycyjnych, a jednocześnie kryptowaluty nie zyskały, nie są środkiem wymiany. W sensie za krypto się kupuje tylko poprzez wyjście, niekiedy w locie, ale tylko poprzez wyjście do euro, złotówki, dolara. Niekiedy to się płacą, na przykład kartą kryptowalutową, dzieje w locie, w momencie kiedy płacimy. Giełda to wymienia. Natomiast zawsze pasem transmisyjnym jest euro, dolar, inna waluta. Nigdy to nie jest transakcja bezpośrednio za krypto. Sporadyczne rzeczy były wcześniej, teraz to zamarło w ogóle i kryptowaluty są warte dzięki tylko jednej, bo one dają różne możliwości. To jest jakby na oddzielny wykład, na oddzielny wideo temat. I za tą użyteczność ludzie są w stanie zapłacić, są w stanie włożyć tam dolary tylko do momentu, do kiedy są w stanie wyjąć stamtąd też dolary. Natomiast, czy to będzie w poniedziałek, to ja osobiście śmiem wątpić. Może jeszcze w poniedziałek tak, ale, ale czy we wtorek? Chociaż szczerze powiedziawszy, to myślę, że, że już nikt nie wypuści teraz. Po prostu w oczekiwaniu na to, co się stanie. W oczekiwaniu na to, co się stanie. Nikt nie wypuści za kryptowaluty, realnej waluty. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało poza Polską, na przykład w Turcji, czy kantory będą działały. Na pewno jestem pewien, że chętnie w drugą stronę zadziałają, czyli, czyli jak ktoś przyjdzie z dolarami, to, to tak, to chętnie sprzedadzą USDC na przykład albo USDT albo Draculcoina. Natomiast w drugą stronę myślę, że będzie problem już z tym. Myślę, że będzie z tym. Problem. Niestety majątkowo jest bardzo dużo narwanych młodych ludzi w tym temacie. Każde pokolenie ma swój Ambergold. No ten Ambergold się zrobił no, międzynarodowy, o, duży i teraz on się właśnie rozsypuje. O, następne tygodnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo wyjaśnią. Potwierdzi się, że lepiej stracić okazję niż pieniądze. Potwierdzi się. Mądrość realizacji zysków w roku 2021 z kryptowalut i wyjścia z nich całkowicie poza świat kryptowalut. To o czym było bezpośrednio na tym kanale mówione czyli nie, nie wychodzimy do stablecoina, bo to żadne wyjście z kryptowalut. Bardzo boleśnie to, to się udowodni za chwilę, tylko wychodzimy poza świat kryptowalut, do zwykłych walut, a dalej z zwykłymi walutami do akcji chińskich, akcji amerykańskich, złota, nieruchomości, najlepiej poza polską, bo to jest mądre myślenie o swoich pieniądzach. W prywatnych sprawach majątkowych, także być może przy próbie, bo myślę, że przyszły tydzień będzie obfitował w liczne próby wymiany kryptowalut na waluty. Zobaczymy, może w Turcji to będzie działało dłużej, bo to trochę inaczej, na czym innym się tutaj opiera. Znowu na oddzielne, bardzo ciekawe wideo jest to wywód. Czy będzie to działało z giełd? Nie sądzę. Nie sądzę, że da się wyjąć pieniądze w przyszłym tygodniu realne, a szczególnie w większych kwotach. Z giełd w przyszłym tygodniu. Do systemu wszedł brak zaufania. Wszyscy rzucili się teraz na realnego dolara. Z tym, że zrozumcie, że grubi, duzi gracze i operatorzy giełd mają większe jakby szanse, bo sterują tym całym rynkiem mają większe szanse wyjęcia prawdziwych dolarów niż wy. Wy jesteście w ostatniej kolejności w tym momencie do wyjmowania prawdziwych dolarów. Można to było zrobić wygodnie w roku 21, jeszcze w roku 22, ale początek roku 23, co właśnie widzimy, przynosi najprawdopodobniej rozerwanie tego. Przynosi najprawdopodobniej rozerwanie tego. Rozklejenie się USDC. Chwilowa aprecjacja Tedera, ale to jest wirtualne wszystko, bo czego jest wart Tether 1.07? Dolara? Nie wiemy tego. W poniedziałek się dowiemy. Może jest wart 1.07 USDC, który jest wart ile? Nie wiadomo ile jest wart. Zrozumcie, to jest miraż. Do momentu, dopóki się nie sprawdzi wypłaty, w szczególności dużej wypłaty, a uwierzcie, że w, bardzo dużo takich zleceń wypłaty teraz pójdzie przez weekend, żeby spróbować wyjąć dolary z tego, wyjąć euro. I użytkownik, nawet spory, ale detaliczny, jest na samym końcu tej układanki do wyjęcia dolarów prawdziwych. Będzie mógł za to kupić Dracula Coina, wymienić sobie na Rahim Coina, wymienić sobie na może Zaorski Coina, jak się nazywa Zaorski Coin, Big Short Bet Coina. Dowolnego wolnego coina, natomiast dolarów nie będzie tam, bo nastąpiła panika, która w poniedziałek się rozwinie. Wszyscy rzucą się do okienka do wyjścia, a tam jest pokrycie najprawdopodobniej w TDR żadne, w USDC oczywiście większe, ale przez to, że to jest re regulowany podmiot, to jakby szybciej widać ubytek. Bo w wynalazku typu Tether oni mogą mieć 1 miliard dolarów, wydrukować 72 miliardy dolarów tokenów i na zasadzie wiary pchać to natomiast w USDC ten ubytek kilku miliardów dolarów, który teraz najprawdopodobniej się jeszcze okaże ile jest naczyń powiązanych, kto jest jeszcze umoczony, ten ubytek kilku miliardów dolarów z 50 tutaj dla odmiany, wystarczy żeby w tym momencie już USDC kosztowało 914 czyli, czyli 914 czyli 91,5 centa w tym momencie, to tak skacze 5 minut temu kosztowało 93 centy, teraz kosztowało 91,5. Za godzinę może kosztować 72 centy. A w poniedziałek rano może kosztować centa. Czyli tak jak było z US... z... z, z lunowym USD. Z lunowym USD. Terra USD. Terra USD. Tam dwa dni zajęło. Zejście z parytetu 1,1 do, 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 do kilku centów. Tylko to było terra. Natomiast teraz pobiegną ludzie ze względu na to, że to jest USDC teoretycznie najpewniejszy stablecoin, pobiegną po dolara. Stawiam tezę, że wystarczającej ilości dolara w systemie nie ma. Stawiam drugą tezę, to jest akurat już dla średnio inteligentnych, bo dla inteligentnych jest to zrozumiałe, że. Nie jest tak w momencie, kiedy kryptowaluty są niewymienialne na dobra i usługi, że nie jest potrzebna wymienialność na dolara. To się wszystko na tym opierało. Teraz wy nie, ma, nie wiecie nawet, co wy macie. Czy to jest 21 tysięcy, czego? Nie wiadomo, czego kosztuje ten 21 tysięcy bitcoin. Zobaczymy, jak ruszą przelewy w poniedziałek. Boję się, że nie ruszą. I z majątkowego punktu widzenia. Trzeba dać się temu wypalić jeszcze trochę. Miesiąc, dwa, być może trzy. Obserwować co się stanie dalej i być może i być może a, przy pomocy tudzież OTC a, albo mm, renomowanych podmiotów, jeśli one nie wyłączą swoich usług, spróbować skupić gdzieś tam na nie kryptowaluty. Tylko to będzie zupełnie inne realia będą. Jeśli, jeśli przez tydzień, dwa potrwa Epizod wsobności, niewypłacalności dolarowo-eurowej kryptowalut, ceny się zupełnie zmienią. Tam są te złudzenia, to są złudzenia, bo co z tego, że wam ktoś napisze, że jest warte 128 tysięcy do czegoś, bitcoin? Jeśli nie możecie wypłacić dwóch dolarów nawet po sprzedaży jego, możecie sobie wypłacić krasnalkoinę. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Był czas na realizację zysków, był czas na wyjście z krypto. Do zobaczenia!